Co, z powrotem teraz? Ja pitole dopiero tam byłem. A nie, to dobra, musiałem rzucać 70 metrów, a tylko 700. Muszę sobie naprawić. Nie mam gumy do naprawy. Mam wszystko do naprawy. Kurde, miałem tyle strzałów wcześniej, chyba 100 parę czy 200 parę, ale zostały mi tylko 3, nie wiem dlaczego, w ogóle ich nie używałem. I bełtów. No i sobie wyjechałem. Przez wyjazd. Dobra, jestem na miejscu, słuchajcie. Przyjechałem czy nie? Jesteś już? Nie tak, ale trzeba się z nimi strzelać. Jeszcze mi granata rzucił dupek. Trzeba bronić. Jak rozjeżdżałem te zombie, to przejechałem cię, przesunęło mnie. To ten życia ci zabiera to? O fuck! O, o. No super. W beczkę, od razu gościu granat rzucił, że zanim wstałem, to znowu wybuch. Ja w kole. Skoczyłem. Save zone? Ja tu nie jest save zone. Oh shit. Oh fuck. Mamy tą broń, sześciostrzałowiec od tego gościa. Taka fajna.
Boże, jak mi to Strzelba przypomina półautomatyczna? Skąd ja ją mam? Nie miałem jak tutaj mi to strzelby w przypomina ogóle. tego, nie? Gunslingera i te sprawy. Taki ładny ten pistolet jest, no? W Call of Juarez. Rzucają tymi granatami. Była. Headshot. Robiłam zamieszanie. Wiem. O Jezu, rozwalają te półki. O Jezu. Nie wiedziałem, że oni mogą niszczyć te ścianki, takie te pustaki, co tam leżało. Pustaki. To ktoś mnie podniesie. O, Jack, podnieś Kalipso najpierw. Nie, dobra, ja to... Mogę, bo tu granaty. Da. Musisz ich zabić, nie podnoś nas. Fuck, podnieś. Zobacz. I can be your hero, baby. A jak chciał krzyczeć, I can be your hero. W porządku, czysto. Jesteśmy w jednym z wagonów, nie strzelaj! Zapukaj trzy razy, to cię wpuścimy. Tolga, odwaliło ci, nie każ mu liczyć. Tutaj jest ten wagon. Ten wagon? No, chyba ten. Nie? To ten drugi. Kryjówka. Ej, patrzcie, co się stało z nim! Daj, Kalipso, chodź! Czy tylko u mnie? Zobacz, jak on stoi! Widzisz to? Ja, daj się screenshota! Ta... nice! Z nim. Ktoś chce selfie z nim? Już masz! Nie, yeah, poczekajcie, dobry kąt złapie, żeby go było widać, nie? Jak sobie robi loda. No nie! Wzięło. To nie jest nasz szyb! Idź sobie! To ja, Palanty! Pójdź do kapitan! Masz rację, nie umie liczyć do trzech. Ale się coś zdziewało. Patrz, otwiera teraz. Co tu do jasnej cholery wyprawiacie? Tajemnica! Nic mu nie mów, Fatin. Wiesz doskonale, że tacy jak on natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. Opowiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, Crane. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip... To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba, że to pies sąsiada. A teraz do roboty, Tolga. Czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, Crane. Trzymaj się! Nie, bo kiedy... O, Sejzon. Potem otwierali niewidzialną tą. Oho, teraz będzie wszystko. Tu była chyba jakaś pierwsza skrzynka. Tam, gdzie jest ta pineska.
Kalipso. Chodźcie. Kalipso. No. O, to jakiś staw będzie fajny. Chyba. Dubeltówka. Strzelba myśliwska. Jaki ten? Eksperymentalne zawieszenie wojskowe. O. Nice. O. O, o, o. Z boku. Idziemy dalej. Brak miejsca w ekwipunku. What? Czemu mój samochód jest z tamtej strony? Czy różni ta strzelba myśliwska od zwykłej? Po prostu bez kół. Wow, to taki shotgun fajny. Nice. Dobra, co potrzeba na te? Na te wojskowe te? Plany. Dobra. Okej. Guma. Musimy poszukać gumy. Guma, guma. Okej, Kalipso, otwieraj, ja zrobię ci masaż pleców. Spokojnie, otworzysz, dasz radę. Też potrzebuję apteczek. No to było takie bezinteresowne, nie? Idziemy gdzieś na autostradę uzupełnić zapasy części. Czy ktoś mnie słyszy? Jestem sam na ambonie myśliwskiej, a na dole roi się chmara zarażonych. Nie przedostanę się. Znajdź jaskinię pod uschniętym drzewem. Mostem nie przejdziemy. Tutaj dołem można jechać. Nie wiem teraz, który to powiem, ale czemu Infestation tak nie wygląda? Takie łaziki. Sprawy. Wow. No to było coś. Nie ty, byłoby już po mnie. Nie doczekałbym nadejścia Boga Słońca.
Kurde, muszę to jak zrobić. Boże, nie mam gumy. No ciężko z tą gumą, ej. Idziemy gdzieś na jakąś tą... No co mi tej gumy brakuje? Do czego ona jest potrzebna? Naprawdę, o tu jest guma w tym dużym. Ja nie miałem w tym dużym gumy, miałem smale. Śruba, guma. Tutaj u mnie z księcia była guma i śruby. Tam. Poszłeś ty kratować? Nie, ej, te zubiaki to szybkie czasami please mówią, nie? Aha. Zasłaniają ręką, no. Idzie duży. Oho, leci kamień. Skoczyłem za samochód, a on mnie trafił. Oho. O, to był krzyk. Oj, bo widziałam jak kwiek na mnie, nie? A jak kurna... Wydrychem się bawi. Nie idziemy tam na tę misję? Ej, łowcy skarbów w stolicy. O. Znajdź się zginią pod uschniętym drzewem, działaj według wskazówki. O-o. Oj, tam nie zjedziemy. Znalazłem. Ja też. O nie, to dziecko. Z drugiej strony. No szkoda, zacina się na tych skałach śmiesznie. Skrzyneczka. W skrzyneczce... Drugi ten, rewolwer. Nic więcej. Szkoda było przychodzić. Co, będzie można teraz z dwoma chodzić? Wow, to już byłby totalny easter egg. O, demy się. Nie, no tego raczej... Techlandowego Call of Wines. A, buda. Mm.
Takim to jest. Jak wrócić? Nie da się, ale bał. Musi mieć w koło. Co jest przykiem? O, czekaj, skoczy ci na samochód. O fuck, zaraz mnie zabiją, ja uciekam. Dobra, pomóż. Jaki bullshit. Co to jest za gorszy? Chyba. No to mamy wczoraj na uciekać stamtąd. Jak dostałem kamień. O lud, jak to się naleciało. Jestem wielki. Obiec na budynku.
Dobra. Chciałem przygotować, ale nie da się. A widziałam, a tu ty podbiegłeś, a ja by zamusiłam, bo ten końcówka została. No ale to ja się to... Muszę broń zmienić, bo tym pomacham. No. O! Super! O! Pist! Mały boom było. Po co mi się tu bawimy z nimi? No ej, no kuźwa, w ostatniej chwili robię unik, a on jeszcze skręci, nie? Wyciągnie cię z tego. Nie, co mówię, jaki kawał. No. O, moje auto na dole leży. Komuś się zechciało nim jeździć. Ci wyleciało tak w powietrze. Chyba on uderzył, wiesz? Super, jeszcze se wskoczyłem. Ach, mnie już denerwuje ta gra. Ej, no kurwa, to cię nic sobie, nie? Ja sobie idę po samochód, a tu nagle mi gruba się pojawił nie wiadomo skąd. Ja też tak miałam. Jak mnie walną, tak... Ja nie mam auta, moje auto leży na dnie oceanu. Muszę jakoś... A, muszę tam zejść. Dobry raczej. Ja tak samo, tak mi dopadły, że... Nie wiem, czy dalej jakoś lepiej mi się na konsoli tą grę. Na razie. Czy moje auto? Czy nie, no moje. Oho. Tu nie ma wyjazdu. Okej, odciągnąłem. O, fuck. No nie wyjeżdżaj tu. Wyjeżdżaj. Kurwa, ten jeszcze tu się wyrypał. To jest tu pięknie. O kuźwa, tu tam musimy wleść, tu jest ten. Tak, ale ten mi się tu wydypał na piasek, ja uciekałem od tego dużego. No nie żartuj. Jednak tam, nie. A ten dużo od razu tam idzie, tylko tam wejdziesz. Jego musimy pokonać chyba.
Dobra, jeden duży padnięty. Padnięty? Zmęczył się. Zmięczył. Zmięczył się. Dobra, idziemy tam. Chodźcie do tej chaty. To nie ma sensu tam. A można się szopkę sprawdzić. A, tu nie ma nic. Nie ma tu nic, pusto. Zapukamy, jak wypada. O, to jest dzwonek. Jest tu kto? Z drugiej strony. Można otworzyć? To było zbyt proste. Albo gdzieś na dole, albo jakieś okno. Idę w piwnicy poszukać. Oho, tu jakieś schody były. Tu coś jest, ta, mam. Znalazłem. Chodźcie. Nie tak, jakiś fajny. Szkoda, że nie ten, na dół. Rzuć mi linę. To i tu jest problem. Jejku. To nie da się wejść? Da się, da się. Tu masz ten drewniany taki pomościk i tam z tego bez problemu wskoczysz. Był chyba. No był, bo mąka mnie zniszczyła. To idziemy, nie? Specjalnie zrobili. Tak, za tym już by nie było widać. Tu jakaś maska leży na stole. Tak, tak, to myślę, że jakaś maska, coś takiego. Dobra, to przejście. Przejście otworzone, idziemy wyżej. Coś będzie w lodówce? Jest, baton. Też, co po lodówce? No pa. Gdzie dalej?
To gdzie tam przejście jest dalej jakieś? Tu jest. No. Tu jest coś, jakiś ten wzięcia w szafie. Tutaj była maska w pokoju z łóżkiem. Spoko, dziadek, wiem, że chcesz poważnie posunąć fabułę do przodu, ale poczekaj, poszablujemy. To. Widzę, że kolekcjonuję butelki. Tu coś jest. O, tutaj coś jest. Co, gadamy z nim? Przyszedłeś mnie zabić? Dobrze. Tak. Rób swoje. Nazywam się Kyle Crane, matka się o pana martwi, Attilo. Wysłała mnie, żebym pana odszukał i upewnił się, że wszystko w porządku. Absolutnie nie jest w porządku. Proszę jej powiedzieć, że książki nie będzie. Nie dam rady. Jestem umierającym starcem, nie indiejącym. Umierającym? A prosił pan matkę o pomoc? Niestety obawiam się, że nie ma leku na raka. Moje dni pracy w terenie są policzone. Problem leży w tym, że tak zacytuję Hamleta, wszystko się spieprzyło. Proszę usiąść. Napij się pan ze mną, panie Crane. Wie pan, jeśli to wyprawa w teren pana powstrzymuje, to mogę pomóc, przynieść co trzeba. Nie wiem, co to za badanie, ale matka chce, żeby pan je ukończył. Mówi pan, że przyniesie mi wszystko, czego potrzebuje. Tak, potrzebuję tylko listy. Na pewno pomogłoby mi, gdyby wróciło zasilanie. Jeśli mam dalej pracować, będę musiał robić też po nocach. Cóż, zajmę się zasilaniem, ale kawę musi pan sobie załatwić we własnym zakresie. Właśnie, z kawą mam ochotę na kawę.